Za niespełna półtora roku mieszkańcy Świętokrzyskiego pojadą nową drogą w kierunku Ćmielowa. Umowę na modernizację pierwszego etapu trasy wojewódzkiej nr 755 podpisali w Kielcach przedstawiciele władz regionu oraz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dzisiaj sfinalizowaliśmy jakby pierwszy etap podzielonego na trzy odcinki zadania drogi 755 z Ostrowca do Bałtówki, przez Ożarów do drogi krajowej 74. Myślę i cieszę się, że udało nam się to sfinalizować, udało nam się ułożyć tak w zakresie działań rzeczowych, jak i do tego dokonać montażu finansowego, dzieląc zadanie na trzy odcinki. Pierwszy odcinek właśnie będziemy chcieli podjąć realizację przy współpracy i za pośrednictwem Wojewódzkiego Zarządu Dróg w roku bieżącym. Procedura zostanie niebawem bez zbędnej zwłoki rozpoczęta. Cały projekt kosztować ma 30 milionów złotych, z czego 18 to dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. Obecny remont obejmie 5,5 kilometra trasy. Cała przebudowa, jeżeli chodzi o takie wskazanie, to jest od węzła Brezelia, czyli od ulicy Samsonowicza, która jest w Ostrowcu, do miejscowości Ćmielów. Przed Ćmielowem zakończymy przebudowę. Będzie wykonana rozbudowa odcinka o długości prawie 5,5 kilometra. Będzie droga poszerzona do 7 metrów. Będzie ona miała klasę G, kategoria ruchu KR4. Będą wykonane zatoki autobusowe, chodniki, przebudowana będzie infrastruktura podziemna, jak również będzie wykonane oświetlenie. Nie oznacza to jednak, że reszta projektu stanęła w miejscu. Jeżeli chodzi o sam Ćmielów, w tej chwili realizujemy projekt, przygotowujemy dokumentację na obwodnicę Ćmielowa. Natomiast w samym Ćmielowie został już ogłoszony przetarg na remont odcinka długości 800 metrów. To jest odcinek współfinansowany przez gminę i będzie to odcinek, w którym mamy najwięcej problemów z odwodnieniem. Będzie tam wykonane odwodnienie, nowa nawierzchnia i budowa chodnika. Jest to ostatnia zaplanowana inwestycja drogowa ze wsparciem obecnego RPO. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że to będzie ostatnia, niemniej jednak przeliczenia, rozliczenia, przeliczenia, sumowanie tych kwot, które pozostają z innych zadań trwa. I myślę, że będziemy mogli o tym powiedzieć dopiero w przyszłym roku, czy nie będziemy zwiększać któregoś z zadań. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada przyszłego roku.